Witam Państwa serdecznie, Błażej Hrabkowicz. Zapraszam na kolejny program z cyklu Kino mówi Wojownicy. Już za chwilę obejrzymy film Jana Chrzebejka Czeski błąd. Moimi gośćmi są krytycy filmowi Piotr Czerkawski. Dobry wieczór. I Jakub Majmurek. Dobry wieczór Państwu. Muszę przyznać, że jednym ze stereotypów, który najbardziej mnie denerwuje, jest stereotyp czeskiego kina jako takiego lekkiego, pogodnego, ciepłego. Czy waszym zdaniem kino Jana Chrzebejka przełamuje trochę ten stereotyp? Na co dzień tego nie robi. Mnie się wydaje wręcz, że Chrzebejk jest jednym z głównych winowajców takiego wizerunku współczesnego czeskiego kina jako twórca też o niesamowitym tempie pracy. On kręci mniej więcej jeden film na rok. Te wszystkie tytuły trafiają do naszych kin. Większość z nich to są takie mieszczańskie komedie obyczajowe. Natomiast ma w tej swojej bogatej filmografii Chrzebejk filmy, które wizerunek przełamują. Jednym z nich, być może nawet najciekawszym, jest właśnie Czeski błąd. I tutaj taką analogię bym stworzył do późnych filmów Woody'ego Allena, u Chrzebejka. Bo to są obaj twórcy, którzy wykształcili swój warsztat na komediach. I nawet kiedy kręcą filmy poważniejsze, to mają one taką lekkość. Lekkość snucia narracji, swobodę w opowiadaniu historii, dzięki czemu nawet jeśli dotykają poważnych spraw, tak jak w Czeskim błędzie, te filmy po prostu dobrze się ogląda. No bez wątpienia Chrzebejk jest twórcą, który ma dużą lekkość opowiadania historii, ale też twórcą, który nie boi się poruszać takich tematów z czeskiej historii, które są dla Czechów trudne, które są nieprzepracowane, które rozdrapują narodowe rany. No i takim właśnie filmem jest Czeski błąd. Obraz, który bierze na warsztat temat komunistycznego systemu, tego w jaki sposób łamał on ludzi, bierze temat nierozliczenia dawnych komunistycznych oprawców, no i bierze temat, który wydaje mi się też bardzo silnie rezonuje w Polsce, czyli temat lustracji, temat tego w jaki sposób autorytety moralne, autorytety dawnej opozycji demokratycznej były lub nie łamane, uwikłane w poprzedni system, więc nie jest to bez wątpienia temat w jakikolwiek sposób łatwy i temat, który kojarzylibyśmy tak intuicyjnie, raczej z Polską niż z Czechami. U nas debaty lustracyjne ciągną się od początku lat 90. U nas na ten temat powstają takie teksty kultury, jak na przykład Dolina Nicości Bronisława Wilcztajna, kiedy rzeczony Bronisław Wilcztajn wyniósł z Instytutu Pamięci Narodowej listę osób, która nawet nie była listą agentów, ale listą osób zarejestrowanych w katalogu, no to przez kilka dni w polskim Google seks nie był najczęściej wyszukiwanym słowem, tylko lista Wilcztajna. Ale mówisz, że to jest specyfika polska, natomiast mam wrażenie, że dla całego byłego bloku wschodniego temat ten był w pewnym okresie bardzo ważny, bo zauważmy, że w bardzo podobnym czasie powstały takie filmy, jak właśnie Czeski błąd. U nas to była Rysa, Michała Rosy i jeszcze kilka zresztą innych widać filmów. Podobieństwa między tymi dwoma filmami w zakresie tematycznym chociażby. Ale Czeski błąd miał być na początku polsko-czeską koprodukcją, tylko coś tutaj nie wyszło i powstał on tylko i wyłącznie w Czechach. No ale tak, oczywiście jak gdyby ten temat jest tematem, który z oczywistych względów ciąży na całym regionie. Możemy tutaj też wymienić Życie na podsłuchu, film niemiecki mówiący o rzeczywistości Niemiec wschodnich. No tym niemniej broniłbym tej tezy, że on dla polskiej sfery publicznej te tematy mają o wiele większe znaczenie i ciążenie i wagę niż dla czeskiej. Z problemem lustracji często wiąże się pojęcie prawdy, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Czy waszym zdaniem bohaterowie Czeskiego błędu walczą o prawdę, czy też przyświecają im jednak inne motywacje w tym dramacie? No wydaje mi się, że to, co jest ciekawe bardzo w tym filmie, to jest to, iż on pokazuje, że za wolą prawdy bardzo rzadko kryje się tylko i wyłącznie chęć poznania tego, jak było, poznania tego, jakie są fakty, a wola prawdy zawsze skrywa inne roszczenia, w tym roszczenie do władzy, dominacji, hegemonii, strącania istniejących autorytetów i idoli. No i to, co jest bardzo ciekawe w tym filmie, to to, w jaki sposób on pokazuje, jak prawda jest instrumentalizowana, jak używana jest do różnego rodzaju gier dominacji między bohaterami. I w jakimś sensie ten film pokazuje, że problemem nie jest prawda, nie jest to, jak było, nie jest poznanie prawdy. Problemem jest pewna pragmatyka prawdy. Jest to, co z prawdą bądź brakiem wiedzy o niej dalej zrobimy jako wspólnota, jako jednostki, niż to, w jaki sposób do prawdy dotrzeć. Z
za dążeniem do prawdy często też kryją się personalne już bardzo motywacje, na co też Chrzebejk zwraca tu uwagę. Tak, dodałbym jeszcze do tego wszystkiego taką obserwację, że Chrzebejk w ogóle, a zwłaszcza w Czeskim Błędzie, wyraża dystans wobec takich ogólnych pojęć i generalnych idei, takich jak prawda akurat w tym przypadku, które należy rozpatrywać w określonym kontekście. One nigdy nie są właśnie ogólne. Abstrakcyjne, uniwersalne. Tak, tak, że zawsze za tym kryje się jakaś jednostkowa historia, która je gmatwa, czyni czymś bardziej złożonym i koniecznym, żeby to podkreślić. Tu w Czeskim Błędzie to widać doskonale, bo na dobrą sprawę ten bohater, który rzekomo walczy o prawdę, chce zdemaskować współpracownika tajnych służb, który dzisiaj uchodzi za bohatera. Autorytetem, tak, profesorem psychiatrii. Tak naprawdę motywacje, które wydają się szlachetne w pierwszej chwili, okazują się bardzo mocno egoistyczne. Łostkowe też, prawda? Powiedział, że nawet tutaj Chrzebejk idzie dalej. On nie tylko pokazuje to, że za tym pragnieniem lustracyjnym kryje się często resentyment, tak jak to jest w przypadku tego bohatera, o którym mówił Piotr, ale także to, że no, prawdziwy etyczny dylemat nie zaczyna się w tym momencie, kiedy poznajemy nagle szokującą prawdę i on nie mówi ujawniać tej prawdy, czy nie ujawniać, bądź problemem, stawką etyczną tego filmu nie jest to, że osoby, które się wydawały krystalicznie czyste, mogą mieć trupy w szafie, ale prawdziwym pytaniem takim etycznym to jest jak gdyby co robić, kiedy już prawda się ujawni, w jaki sposób dalej z nią sobie poradzić, w jaki sposób na powrót zawiązać wspólnotę, która jest dzielona przez jakąś prawdę, która wywraca ją na nicę, która stanowi dla niej problem, która jest otwartą raną, nie pozwalającą się zabliźnić. Prawdziwym pytaniem, prawdziwie ciekawym i prawdziwie etycznym pytaniem w perspektywie tego filmu jest to, w jaki sposób tą ranę można zabliźnić, żeby czy to wspólnota narodowa, czy rodzinna mogła znów żyć ze sobą razem, żeby prawda nie stawała się orężem w ciągłej i nieustającej walce, tylko w jaki sposób po prawdzie stworzyć pokój. I to jest, myślę, coś, co jest akurat biegunowo odmienne od tego, w jaki sposób polska kultura dyskutuje o lustracji, gdzie właśnie problemem jest nie tyle pokój, co zemsta. Tak, ten film właśnie może na przekór temu, co obserwujemy w Polsce, mówi o wyciszeniu emocji. Ma w sobie jakiś dążenie do równowagi, nawet rytm tego filmu się uspokaja z biegiem czasu, im bliżej finału. Te emocje, stany gwałtowne są wygaszane i w tym się kryje chrzebejkowska filozofia, zarówno na poziomie treści, jak i formy, więc pod tym względem jest też film bardzo spójny i przemyślany. Mimo powagi tematu pojawia się też w filmie Chrzebejka ironia, która jest obecna w całej jego twórczości. Jaka waszym zdaniem jest funkcja tej ironii? Czy ona ma nas rozbawić, troszeczkę odciążyć, czy też przeciwnie, podkreślać wagę problemu? Mi się wydaje, że gdyby po prostu ironia jest pewnym naturalnym idiomem kina czeskiego, który często w nim wraca, jest pewnym nawet nie tyle chwytem estetycznym, czy zabiegiem mającym budować porozumienie z widzem, co światopoglądem. Światopoglądem, który jest pragmatyczny, który jest nieufny wobec wielkich ideologii, związanych z nimi takich wielkich kwantyfikatorów i bardzo ciężkich, symbolicznie znaczących, i który wiąże się z zdroworozsądkowym pojęciem do świata, no i pewnym dopełnieniem takiego właśnie zdroworozsądkowego, pragmatycznego podejścia musi być ironia, która jest w takiej sytuacji naszą bronią przeciwko wszelkiego rodzaju roszczeniom wielkich ideologicznych projektów, które uwielbiają w przeciwieństwie do ironii prawdę koniecznie pisaną wielką literą, jeśli nie wersalikami. Wspomniałeś o kinie, a ja bym dodał jeszcze do tego, że ironia jest jednym z najważniejszych pojęć w słowniku takiego duchowego patrona tego filmu, mam wrażenie, czyli Milana Kundery. To jest film, ten Czeski Błąd chrzebejkowski, utrzymany bardzo mocno w duchu kunderowskim i to zarówno na poziomie pojedynczych rozwiązań fabularnych, bo kiedy mamy tam sytuację, w której ten rzeźbiarz, ten artysta ma problemy z systemem, z służbą bezpieczeństwa po jakimś swoim wygłupie, takim sztubackim dowcipie, to od razu musi nam się kojarzyć żart Kundery. To jest szczegół. A jeśli chodzi o takie podobieństwa ogólne, to przecież Kundera, nawet w Nieznośnej lekkości bytu, czyli w swojej najsłynniejszej, najgłośniejszej książce, właśnie wskazywał na takie uwikłanie wielkich pojęć i ważnych idei w ludzką małostkowość.
I tu Chrzebejk wydaje się jego bardzo pilnym uczniem. Być może najpilniejszym dzisiaj w czeskim kinie. Czeski błąd to zatem film, w którym perspektywa prywatna, jednostkowa łączy się z polityczną. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękuję państwu. Zapraszam na film Czeski błąd, a za tydzień na rozmowę o filmie braci Coen Co jest grane, Davis?